już wreszcie może zrobię jakiś wstęp do tego podcastu. Podcast 1.30, witamy serdecznie, jestem Paweł Jaskuła, nasz realizator Igor. Coś nam szumi, jakieś rzeczy się dzieją, zamknij te drzwi. Naszym gościem jest pani profesor Marta Smolińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Prywatnie moja dawna pani promotor mojej pracy magisterskiej. To nie prywatnie, to w strukturze uczelnianej. Właśnie tak, nie, to właśnie, to służbowo. No tak, spoko, fajnie. Co tam ciekawego? Zgasło światło, coraz ciekawiej. Co ty tam? Dobry wstęp. Fajnie, ładnie. Mamy rozmawiać o ciemności? Może, a mamy takie o świetle może. O mojej magisterce. No ostatnio polecałaś komuś moją magisterkę podobno. Tak, polecałam. Bardzo mi miło. Kurczę, miałem ją wysłać, ale nie zapomniałem. Już jeszcze. Ja to zrobiłam w twoim imieniu. Masz moją magisterkę jeszcze? No, oczywiście, że mam. Wszystkie prace magisterskie archiwizowane w jednym folderze. Czasami do nich sięgam, polecam je, jeśli były dobrze zrobione. Czasami nawet polecam, jeśli nie były dobrze zrobione, ale pewne fragmenty. Teraz albo się czuję niepewnie, nie dobre. Wiedzieć. Ale moja metafizyczna ławeczka przydała się. Słuchaj, będzie na wystawie teraz. Ta biała, która stała na mojej wystawie, będzie posłuży znowu na wystawie kolejnej. Także. No, ja bardziej kojarzę metafizyczną ławeczkę jako metaforę, którą użyłeś w pracy magisterskiej i za którą w zasadzie bardzo cię zrugałam. No, pamiętam. Kastrowałam cię z egzaltacji, przecież niecałe seminarium. Ale ta kastracja mi dobrze zrobiła. Jakkolwiek to by nie zabrzmiało, naprawdę to... Kobieca ręka. Kobieca ręka promotorki. Silna kobieca ręka dała radę. No nie, do dzisiaj się śmiejemy z tego, z tej ławeczki, to prawda. Myślę, że taka metoda uczenia przez złośliwość jest czasami całkiem niezła. Oczywiście trzeba od początku powiedzieć studentom, że panuje tutaj taka atmosfera i że pewnego rodzaju uwagi, które no często brzmią złośliwie, służą temu, żeby nie kogoś ośmieszyć, tylko żeby coś dać do myślenia po prostu. Ale to się sprawdza spoko, bo pamiętam, jak właśnie Wojtek Iłęda pisał u ciebie pracę niedawno w sumie. To on do mnie potem, jak ty odpisywałaś mu na maila, to on mi odpisywał, co ona mi napisała, nie wiem co odpisać, Paweł, pomóż. I dał jakieś takie, na przykład on robi jakiś elaborat i ty napisałaś, okej, okay, no dobra, na przykład kropka, jakieś takie proste słowa. I on panikował po prostu wieczorami z tymi mailami. To było tak śmieszne. Ale pamiętam, że tak, jak odpisałaś mi na maila, że coś tam, panie Pawle, bardzo dobrze i chyba tyle, że to już było jak napisana mała magisterka, odczytałem tego maila i tak usiadłem. I nie wiedziałeś po prostu, jak świętować. Dobra, dokładnie tak. Niebo się uchyliło. Otwieram szampana po prostu. No, to było fajne. Boże. W Toruniu, jak uczyłam studentów na historii sztuki, to pisali u mnie opisy na wstępie. I tam się opisuje ołtarze, rzeźby, różnego rodzaju dzieła sztuki, kościoły też, architekturę, obrazy. I bardzo często, no, oni byli na pierwszym roku, więc kompletnie niedoświadczeni. I pisali często takie bzdury. I ja nie mogłam się powstrzymać od pewnego rodzaju złośliwych komentarzy. I oni ponoć robili ranking, kto dostał najbardziej złośliwy komentarz w ciągu całego roku. I na koniec potem mi pokazali, kto ich zdaniem wygrał po prostu. I wymieniali się moimi komentarzami. Ja to tak dalej, zadowolona, więc... dumna, że ale metoda pedagogiczna. Ale nie, to się sprawdza, także to jest spoko. Ja to super miło wspominam, także myślę, że to... Ja myślę, że na seminarium magisterskim tworzymy jakiś rodzaj takiej wspólnoty, która przez rok razem pracuje, albo niektórzy przez trzy semestry. Jeżeli sobie ufamy, że jesteśmy tutaj po to, żeby się czegoś wzajemnie od siebie nauczyć, bo przecież nie jest tylko tak, że się uczycie ode mnie, tylko ja się uczę od was i wszyscy uczycie się od siebie nawzajem, to wtedy przy tym zaufaniu wiadomo, że to służy temu, żeby się rozwijać, a nie temu, żeby się wzajemnie jakoś tam niszczyć po prostu. No, te seminaria to były jedne z takich, no bo to nie były takie stricte zajęcia akademickie, tylko jakby już do magisterki przygotowują, to nie był wykład, nie, typowo. To były rzeczy chyba, które najwięcej nam dały, mimo wszystko, jakby pomijając... Bo wtedy chyba pracuje się indywidualnie z każdym, a jednocześnie pracuje się w grupie i każdy może też zobaczyć się w lustrze grupy i z drugiej strony te prezentacje, które uczą was mówić o tym, czym się zajmujecie, formułować myśli, panować trochę nad językiem, który czasami wymyka się spod kontroli, tak. A nawet bardzo często i właśnie wspólnie się z tego pośmiać, zrobić taki rodzaj jakiejś próby generalnej, tej autoprezentacji przed obroną dyplomu, właśnie tej prezentacji pracy magisterskiej. Także myślę, że ja bardzo lubię te zajęcia też. Mm-hmm. No to fajnie. A właśnie, no to pytanie. Jak jakiś młody adept chce do ciebie się zapisać na seminarium, czy ty masz jakiś określony
zakres tematów, którymi się zajmujesz i powiesz, że no kolego, tego nie będę robić na przykład. Mówię tak czasami, tak? Bo wydaje mi się, że zarówno student musi się czuć bezpiecznie ze mną jako promotorką, mhm. i ja się muszę czuć bezpiecznie ze studentem w sensie tematu, który, nad którym pracujemy. A nie jestem alfą i omegą, nie znam się na wszystkim. Mhm. I chyba największym takim wyzwaniem, jakie stanęło przede mną kiedyś, już ładnych parę lat temu, przyszła do mnie studentka i powiedziała, że chciałaby pisać o wpływie środków różnych psychodelicznych i tak dalej na twórczość i chciałaby zrobić to na własnym przykładzie, to znaczy brać tego rodzaju środki i obserwować swoją twórczość w tym czasie i na podstawie tego napisać tę pracę. Więc muszę powiedzieć, że zmroziło mnie pisać, wtedy. Pisać na pod wpływem, czy tworzyć? W ogóle wszystko. Chyba nie potrafiła tego rozdzielić, no okay. bo gdyby potrafiła to rozdzielić, to może by się nad tym zastanowiła. Że... Więc ja jej powiedziałam, że po pierwsze nie jestem psychiatrą, uh-huh. żeby wziąć pod opiekę ją i pod obserwację. Po drugie nie znam się na działaniu tego rodzaju środków i nigdy nie wiadomo, do jakiego stanu one ją doprowadzą i czy będzie w ogóle dalej w stanie tworzyć, a czy będzie w stanie napisać o tym pracę i to jeszcze analityczną i zobiektywizowaną. A poza tym zapytałam ją, czy czytała Niemyte dusze Witkacego i Sztuczne raje Baudelaire'a. No więc oczywiście okazało się, że nie czytała i była, wydawało jej się, że właśnie wpadła na genialny pomysł. Więc po prostu ją odesłałam. I ta pani potem pisała u mnie inną pracę magisterską na inny temat, więc czasami jest tak, że negocjujemy temat, a czasami jest tak, że po prostu odmawiam w ogóle, bo czuję, że nie jesteśmy w stanie się porozumieć, a myślę, że porozumienie jest bardzo ważne w tym wypadku. I no tak jak mówię, po prostu nie roszczę sobie prawa do tego, żeby powiedzieć, że się znam na wszystkim, że jestem w stanie poprowadzić każdy temat, bo tak nie jest. Oczywiście bardzo chętnie się rozwijam i uczę się nowych rzeczy, ale są granice też jakby mojego... Chociaż książka o grzybach się pojawiła. Właśnie, to jest nowa książka, która wyszła pod moją redakcją. Jak widzisz, kolor jest po prostu też specjalnie tutaj zaprojektowany. I to są materiały z konferencji, która się odbyła półtora roku temu w Skokach i właśnie nazywa się Ryzosfera, grzyby i bakterie w sieci sztuki i kultury. Więc temat w ogóle fascynujący, taki bardzo posthumanistyczny i zaprosiłam różnych badaczy, łącznie też z biologiem z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który opowiedział nam o funkcjonowaniu lasu właśnie w korelacji z bakteriami i z grzybami. Pokazał nam właśnie całą tę ryzosferę. Joanna Hoffmann-Dietrich robi u nas na wykładzie projekt dotyczący też ryzosfery, więc fantastyczne tematy w ogóle. Jestem cały czas na tej konferencji, siedziałam z wielkim zainteresowaniem i myślę, że książka też jest całkiem niezła. Czy to, co się działo w galerii ABC, to był jakiś taki przedsmak tego wszystkiego? Tamta wystawa była o roślinach i to w zasadzie nie miało związku. To jakby wpisuje się tylko, powiedziałabym, w taki rodzaj... Zakres zainteresowań jakiś. Zakres zainteresowań moich też, ale chyba teraz jest taki moment mody w ogóle na rośliny. W Warszawie też była taka wystawa Fitofilia. Mnóstwo jakby rzeczy dzieje się wokół roślin, wokół bakterii właśnie. Ja w tej książce zajmowałam się pleśnią, więc... Diana Lelonek tutaj też coś tam robiła? Czy... Tak. Znaczy Diana Lelonek jest jakby przedmiotem analizy, są jej prace. Okay. Sama ona już dawno się tym zajmowała w projekcie Zooterapia i ja zresztą też w swoim tekście o tym piszę. W sensie jakimś takim boomem była ta książka tak bardziej popularnie niż naukowo, ta Sekretne życie chyba drzew czy roślin? Tak, do niej tutaj też się kilka osób odwołuje. No, super to było. Ja pamiętam, że nie czytałem tej książki, tylko słuchałem audiobooka z super lektorem i to było takie, no, mistyczne przeżycie. No to tutaj właśnie spróbowaliśmy takie podobne tematy ugryźć od strony naukowej z taką metodologią współczesnej humanistyki, ale myślę, że książka jest też napisana przyjemnym, lekkim językiem. Oczywiście to zależy od każdego z autorów i autorek, ale myślę, że to jest
dobra lektura po prostu. Gdzie można nabyć taką książkę? No na razie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, ponieważ właśnie przyszły z drukarni i świeżutkie są jeszcze, muszę powiedzieć, że obrzydliwie pachną drukiem takim. Kiedyś lubiłam ten zapach, ale mam wrażenie, że teraz się tak bardzo schemizował, że już, pewnie już go nie wdycham. Będzie, nie? Pewnie będzie w arsenale, tak. No jest, to prawda. Czyli co, czy jak ktoś do ciebie przyjdzie na seminarium, to może też o grzybach teraz pisać? Oczywiście, że tak. Świetnie. Ale niekoniecznie musi z nimi na sobie eksperymentować. No, ale albo mi o tym opowiadać. Ale to jest, powiem ci, też temat, który jakoś wrócił, bo ostatnio mieliśmy zajęcia i tam padł gdzieś Paweł Althammer, który łaził spalony po lesie, jakieś takie miał swoje prace i właśnie wraca to mocno też, że jakby czekam, aż będą książki właśnie o takiej na poważnie analizie psychodelików. Nawet powstaje jakaś instytut badania psychodelików jakby w kategorii no, chorobowej i tak dalej, czy tam leczenia ludzi, MDMA i takie rzeczy. Także no to chyba też się coś pojawia, tak mi się wydaje. Być może, nie śledzę tego, bo prawdę powiedziawszy, moja wyobraźnia jest na tyle psychodeliczna, że nie potrzebuję różnego rodzaju stymulantów, więc stanowczo polegam na swojej wyobraźni. Widzę rzeczy po prostu takie. Nie tylko jak się budzę, we śnie też. Prowadzisz wykład i coś, wiesz. No, wiesz, kiedyś było tak, że jedna wystawa mi się przyśniła po zajęciach tutaj na UAP i musiałam ją potem zrobić. Spoko. To był moment, kiedy sobie obiecywałam, że robię przerwę i odpoczywam i nie robię sobie żadnych więcej wystaw. Po czym na zajęciach z teorii i praktyki obrazowania studenci zrobili prezentację o swoich pracach i obudziłam się rano z wystawą, tytułem, doborem prac, inspiracją teoretyczną. Fajnie. I po prostu stwierdziłam, że nie no, muszę zrobić tę wystawę. No tekst nie był może jeszcze napisany, ale generalnie główne tezy też już były. Ale no właśnie, dobra, jak oprócz tego snu, bo to pewnie jednorazowa była akcja, mi się jakiś obraz przyśnił, pamiętam też, to było całkiem fajne. I co, namalowałeś go? Tak, ale kropny był, tak brzydki. A wystawa wyszła niezła, no bo byli dobrzy artyści. No właśnie, bo to pytanie na jakby o twoją pracę, jakby jak ty to konstruujesz tak naprawdę? W sensie, czy ty sobie wymyślasz temat, czy dobierasz artystów, czy masz jakąś, jak Quentin Tarantino ma swoich aktorów, tak ty masz swoich artystów? Czy jak to wygląda od zaplecza? Wiesz, ja jestem tak trochę nastawiona fenomenologicznie, to znaczy zaczynam bardzo często od inspiracji sztuką. Oczywiście, że mam jakieś swoje zainteresowania teoretyczne, ale najczęściej wychodzę od dzieła sztuki i na przykład patrzę, że ileś prac w moim otoczeniu pojawiło się, które gdzieś tam oscylują wokół jakiejś problematyki i zaczyna mi się to składać w jakąś całość, a czasami jedna praca mnie na przykład tak jakoś dotknie osobiście, że wydaje mi się szalenie interesująca i w związku z tym próbuję też coś dalej do tego dobudować. Próbuję poszerzyć swoje zainteresowania teoretyczne, idąc dalej w tym kierunku. Czasami zdarza się też, że zainspiruje mnie jakaś książka, jakaś idea i potem nagle zaczynam widzieć sztukę w tym kontekście, ale raczej wychodzę od sztuki. I to chyba też było widać w mojej książce habilitacyjnej, która dotyczyła malarstwa nieprzedstawiającego w drugiej połowie XX wieku. I tam w zasadzie cały model teoretyczny był zbudowany na bazie twórczości Jana Berdyszaka, więc sztuka była w zasadzie modelem, na podstawie którego zbudowałam teorię do badania sztuki, więc to było dosyć odważne jak na działanie w ramach metodologii historii sztuki tej tradycyjnej. I nawet przed habilitacją miałam trochę obawy, jak to zostanie przyjęte, no ale myślę, że uargumentowałam to na tyle przekonująco, że udało się to doskonale obronić. Ale to jest mój sposób myślenia i działania. Sztuka jest mi bliższa niż teoria i od niej wychodzę, ale potrzebuję zawsze też tej teorii, bo uważam, i to zresztą forsuję tutaj od lat pracując na UAP-ie, że bez świadomości, bez teorii praktycznie nie można w tej chwili być dobrym artystą. Chociaż kiedyś powiedziałaś, że najgorsi są ci artyści, co wszystko wiedzą o swoich pracach. Pamiętam, to, że tak, są upierdliwi też... i nie można ich zagiąć. To nie o to chodzi nawet, że wszystko wiedzą. To znaczy oni są gadającymi głowami, którzy mają jedną interpretację swoich prac i tylko do niej są przekonani. Bo generalnie artyści, którzy mają świadomość swoich prac, to nie mam nic przeciwko takim artystom oczywiście, natomiast są tacy artyści, którzy widzą tylko i wyłącznie jedną ścieżkę interpretacji, którą oni sami wymyślili. I
takich artystów się w pewnym sensie nawet boję, bo uważam, że są na tyle ograniczeni, że boją się jakby innego spojrzenia z zewnątrz, zamiast je przyjąć jako wzbogacające i zobaczyć swoje prace jako właśnie wielowarstwowe i generujące różne znaczenia. Spoko. Ale to jest fajne, że powiedziałaś, że inspiruje cię sztuka. Mnie od długiego czasu w ogóle inspirują tylko teksty. Jakby oglądam sztukę i jakby rozumiem, wiem, ale nie działa na mnie jakoś na tyle mocno, żeby mnie zainspirować do robienia rzeczy, że bardziej właśnie są to teksty. Jakby ciekawe. Ci, co piszą te teksty, to też artyści przeważnie, w sensie pisarze po prostu. W tym sensie, tak. Ja też uważam, że kuratorstwo, czy w ogóle pisanie historii sztuki, to jest pisarstwo. To jest, oczywiście, że to jest nauka i próbujemy to też obiektywizować, czy intersubiektywizować na tyle, na ile to się da, ale to jest rodzaj pisarstwa i dlatego mi to też sprawia frajdę, bo to jest po prostu twórcze. Bo piszesz książkę. Jak wiemy. Kolejną. Tyle książek piszę. Spoko. Kiedy wychodzi, co to jest? O czym to jest? To jest książka, do której przygotowywałam się najdłużej w życiu. Was 10 lat prowadziłam badania wstępne i za każdym razem po prostu wydawało mi się, że nie mam swojego pomysłu na ten temat. I jak zaczynałam się tym zajmować, to temat nie był jeszcze popularny. Potem nagle lawina publikacji międzynarodowych się pojawiła i musiałam to wszystko nadrobić. Książka dotyczy haptyczności, czyli generalnie połączenia zmysłu wzroku ze zmysłem dotyku. Czyli ale... w sumie tematu, który od dawna, jak pamiętam, cię zajmował. Jak prowadziłaś magisterkę, seminaria, to bardzo mocno tam było czuć. No. Tak, to jest temat, który jest do mnie przyrośnięty od wielu lat i teraz wreszcie będę mogła go z siebie wyrzucić w formie tej książki. I chyba wreszcie doszłam do takiej formuły myślenia o haptyczności poszerzonej, jak sobie to nazwałam, w kontekście też sama estetyki i innych zmysłów, nie tylko wzroku. W tym sensie, że chyba wreszcie będę mogła przeanalizować sztukę polską drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku przez pryzmat tego pojęcia haptyczności poszerzonej w relacji właśnie do takiej ucieleśnionej percepcji związanej ze wszystkimi zmysłami. Czyli podaję w wątpliwość tę tradycyjną definicję haptyczności, która łączy tylko zmysł dotyku i wzroku, pokazując, że haptyczność jest zjawiskiem wielozmysłowym i to dotyczy nie tylko jeszcze haptycznego smaku, haptycznego węchu czy haptycznego słuchu, ale że dotyczy też zmysłu równowagi i propriocepcji. Równowadze teraz, jakiś czas temu wyszła książka, Zosia Małkowicz pisała książkę. Tak, razem z Markiem Krajewskim o błędniku. Tak. Właśnie jest świetna książka, tak. No, muszę ją przeczytać właśnie. No dobra, czyli dotykalskość, haptyczność, teraz grzyby. Znaczy dobór tematów, jakby wokół czego się poruszasz, bo na przykład często to też jakby, jak mówiliśmy, o czym będziemy gadać, to ci napisałem, że często się zarzuca, że jakby w ogóle nie angażujesz się tak naprawdę społecznie, powiedzmy politycznie, tylko robisz te problemowe wystawy i siedzisz w takim swoim tam świecie dotykalskości. No to chyba o to chodzi, żeby w życiu siedzieć w swoim świecie. Dlaczego nie ma takiego w drugą stronę? Ja nie jestem z natury homo politicus, to znaczy nie lubię jednoznaczności i nie lubię publicystyki w sztuce. Więc szukam sobie zawsze takich dróg, które są bardziej wieloznaczne, ale to, czym się zajmuję, to jest polityczne, tylko to jest pewien rodzaj innej politycznej subtelności i na przykład, nie wiem, wystawa o włosach, ona dotyczyła bardzo wielu wątków, które są szalenie polityczne, bo choroba jest polityczna, Holokaust jest polityczny, to czy przypominamy w tej chwili fryzurą kogoś z innej kultury, uchodźcę, obcego, to wszystko jest polityczne. Włosy Trumpa są w tej chwili polityczne, więc czy ja jako kobieta, profesorka mam na uczelni rozpuszczone włosy, to też jest rodzaj pewnej deklaracji, bo w zasadzie w korporacjach się na to nie pozwala. Czy nazwałaś uczelnię korporacją w tym momencie? Czy muszę się do tego odnieść? Nie musisz, możemy zapominać. Wypełniałam ostatnio kartę przedmiotów dwie noce i w zasadzie
no można powiedzieć, że dwie doby, więc generalnie mam czasami takie wrażenie, tak, że są pewnego rodzaju podobieństwa. Tak. To sobie działa. Znaczy chyba trudno tego uniknąć tak naprawdę, jakbyśmy się ma takiego rozmiaru instytucje, nie? Oczywiście, nie? To jest przedsiębiorstwo edukacyjne. Właśnie, nie biznes. A teraz w ogóle dostaniemy, czy już mamy imię Abakanowicz, nasza uczelnia? Tak, dostaniemy. Tak, właśnie też są takie głosy, że to takie bardzo polityczne zagranie, żeby trochę nam uczelnia się sławą owiała troszkę bardziej, ale... Jeżeli będziemy potrafili to sensownie naukowo też wykorzystać, to czemu nie? Ja się wybieram się w czwartek do archiwum Magdaleny Abakanowicz w Warszawie na takie pierwsze wstępne spotkanie, ponieważ myślę, że w zespole teoretyków, którzy pracują na UAP-ie, mamy świetnych ludzi, którzy są w stanie jakieś nowe interpretacje twórczości Abakanowicz przygotować. I pewnie na tej bazie będziemy się ubiegać o jakieś granty, przygotowywać publikacje, projekty wystaw też. Więc jeżeli to by miało dobrze zafunkcjonować, to myślę, że czemu nie? I dla mnie Abakanowicz też jest ciekawa, bo ona też tworzyła takie rzeczy, które są niezwykle haptyczne, też bardzo cielesne, erotyczne, więc to też jest polityczne. W tej chwili w państwie polskim, pisowskim, to co erotyczne i to co cielesne, to co dotykalne, jest bardzo polityczne też, więc... Diabeł, szatan. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym zarzutem, że nie jestem polityczna. Nie, jasne. Jakby... Zresztą w tej chwili używam też słowa gender, które jest nacenzurowane. Nie wolno tak mówić. Wytnijcie potem. U nas na wsi gender krowy zabija, nie wolno tak mówić. Wytnij potem, poprosimy po prostu realizatora, żeby to wyciął. Ale wiemy o tym, w sensie, że jakby, powiedzmy, tak jak mówiłaś kiedyś, mi też opowiadałaś, jak Olga Tokarczuk spotykała się z takimi, nie wiem, czy represjami, to jest dobre słowo, ale zaniedbywaniem może jej osoby, która już dawno temu jakby potrzebowała jakiejś atencji w swojej, ta jej twórczość była dość znacząca, powiedzmy, nie? I teraz jest to samo, dostała Nagrodę Nobla i książka nie jest polityczna jakby sensu stricte, jest w sumie o historii, o pewnych wydarzeniach okołoreligijnych. No ale historia jest polityczna, religia jest polityczna, wszystko jest polityczne w tym sensie. No. I jakby twórczość Olgi Tokarczuk jest bardzo polityczna, bo ona buduje modele narracji postmodernistycznej, która w tej chwili na przykład u nas jest nacenzurowana, bo się wraca do narracji liniowej, sienkiewiczowskiej, wycięło się Gombrowicza. Sposób narracji budowanej przez Tokarczuk jest w ogóle nie do przyjęcia. Sposób pokazywania Polski jako państwa wielokulturowego, w którym funkcjonował Jakub na przykład. To są rzeczy, które są bardzo polityczne. I mnie na przykład dużo bardziej odpowiada takie nasycenie politycznością i moja postawa też jest taka. Dobór innej metafory po prostu. Tak, niż pewnego rodzaju, przecież nie będę mówić studentom na wykładzie po prostu... idźmy, zaangażujmy się, chwyćmy chorągiew i tak dalej. To już jest trochę na granicy indoktrynacji, a ja też nigdy nie chciałabym, żeby mnie ktoś indoktrynował. Ja i tak stosuję miękką indoktrynację. Mailową miękką indoktrynację. Nawet na wykładach też, prawda? Albo na przykład jak mówię o sztuce tureckiej, tam jest sama polityczna sztuka, to jest sztuka krytyczna wobec religii, wobec państwowości i tam ten wymiar polityczności jest bardzo mocny, a z kolei jakby dotyk jest polityczny też wobec instytucji. Przecież po wystawie ARPA Muzeum Narodowe ustami jego ówczesnego wicedyrektora w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziało, że to, że zezwolono na mojej wystawie, na wystawie, której byłam kuratorką, na dotykanie eksponatów, to był błąd, którego Muzeum Narodowe więcej nie popełni. Więc to była też jakby... Już pani więcej nie zatrudnimy. I tak już tam nie pójdę, bo jest nowy dyrektor, więc myślę, że moja tak zwana kariera tam już się skończyła po prostu. O Boziu. Pytanie, bo powiedziałaś o Turcji. Jak to wygląda obecnie? Bo wiele krajów, jak mówimy o polityce, się radykalizuje. Stany, Turcja, jakby coraz bardziej to na prawo wszystko idzie. Jaki to ma wpływ na sztukę w kontekście Polski? Albo gdzie my na tej scenie jesteśmy? Jest u nas bardzo źle czy bardzo dobrze? Wiem, że w Indiach byłaś, wiem, że w Turcji. Tak, Indie też się radykalizują. Tak. Niestety tam hinduiści dochodzą do sterów i też po prostu zaczyna być monopol na jedną religię i jeden sposób myślenia.
nie wiem, gdzie jest Polska w tym wszystkim, bo prawdę powiedziawszy nie jestem zwolenniczką takiej tezy i takiego myślenia, że w reżimie powstaje najlepsza sztuka. Mhm. Bo generalnie pamiętam jeszcze te czasy schyłku komunizmu i oczywiście to był już taki soft komunizm tutaj w Polsce, ale to, że jestem takim jeszcze pokoleniem związanym z tym przełomem, pozwala mi szalenie mocno cieszyć się tego rodzaju wolnością, która była tutaj do tej pory. To znaczy właśnie to, że mogę podróżować, że mam tyle możliwości, że jest tyle źródeł wiedzy, do których mogę sięgać, że jest dostęp do internetu. No po prostu, a wasze pokolenie, albo to pokolenie, te pokolenia coraz młodsze już tego w ogóle nie doceniają, bo traktują to jako coś oczywistego. A wcale tak nie musi być, bo może niedługo po prostu nie wyjedziemy tak łatwo, albo internet będzie jak w Chinach gdzieś tam cenzurowany i tak dalej. I jak się wpisze odpowiednie hasła, na przykład słowo gender, to po prostu będzie nam się blokowało. Oczywiście pewnie przesadzam, bo nie sądzę, żebyśmy się cofnęli do czegoś takiego, chociaż nigdy nie wiadomo. Ale generalnie rzecz biorąc, wszystkie te zmiany dyrektorów w instytucjach kultury, które następują. Ja jestem przewodniczącą Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i obserwowałam tam zwolnienie dyrektora Eulalii Dymanowskiej i wprowadzenie nowego dyrektora. W sposób, w jaki to zrobiono, muszę powiedzieć, że mnie zaszokował. W jakiś taki... walczyliśmy, podpisałam w życiu ileś petycji, więc tu też jestem jakoś tam polityczna. No i tak patrzę po prostu na naszą wspólną bezsilność. Ta sytuacja tutaj w Muzeum Narodowym w Poznaniu, kiedy praktycznie z członka jury nagle zrobiono dyrektora, który jest historykiem i który nigdy nie miał nic wspólnego ze sztuką. Myślę, że te zmiany nie idą w dobrym kierunku i ja się tutaj nie czuję dobrze, więc jakby też coraz więcej czasu staram się spędzać w Monachium albo w Berlinie. I to nie jest tak oczywiście, że ja się zachwycam na przykład tym, że tam jest taka wolność, czy nie wiadomo co, bo nie, ale chodzi o to, że po prostu jak jestem pomiędzy i funkcjonuję gdzieś tak... Jak biegun, jestem nomadą, to nie muszę się starać wpasować gdziekolwiek. I rozkoszuję się tym, że mam właśnie takie krótkie, płytkie korzonki i jakby mogę sobie je tak w każdej chwili przesadzać, jak mi to pasuje. I poruszanie się właśnie też w świecie innego języka chociażby bardzo dobrze mi robi. No tak, bo mówisz płynnie po niemiecku i po angielsku. Po angielsku. Kiedyś jeszcze mówiłam po rosyjsku, ale już zdążyło mi się trochę zatrzeć. Da. Więc teraz nawet w Uberze rozmawiam po angielsku z kolegami z Ukrainy i z Białorusi. A takie dobre techno puszczają w tych Uberach bardzo często. A to wtedy wszystko rozumiem. Tak, to jest super. Czyli co, możemy za chwilę cię nie zobaczyć już w Poznaniu? Nie, no na pewno będę tutaj, bo zostaję z pewnością. Bo ty byłaś w Toruniu wcześniej jeszcze? Tak, ale nigdy tam nie mieszkałam, tylko tam pracowałam w Instytucie Historii Sztuki. Okej. Dobra. Pytanie, które mnie interesuje bardzo, jakby zawsze chciałem cię spytać o to. Zaczynam się obawiać, o co zawsze chciałeś mnie spytać. Słuchaj, cięcie. Nie, jak znajdujesz, jakby to powiedzieć, najświeższe trendy, typu powiedzmy, parę lat temu było dość głośno o, nie wiem, o Martynie Czech, która wygrała... Bielską Jesień, bardzo podobne malarstwo wygrało Hestię i tak dalej. Powiedzmy takie trendy, czy dla mnie często typu. Jak użyłeś tego określenia najświeższe, dla mnie jest to zawsze taka świeżość z przedłużoną trwałością. To znaczy, myślę, że zawsze to bardzo zależy od składu członków jury i tego, jakby co się da w danym momencie wykreować. Ja akurat nie jestem fanką tego rodzaju estetyki, takiej nawiązującej trochę do ekspresji lat 80. To jakby, ja tego nie czuję. Po prostu doceniam jakość tego w wykonaniu Martyny Czech, natomiast, czy Karoliny Jabłońskiej, natomiast... no jakby nie kupuję tego sobą po prostu. I jako krytyczka sztuki czy kuratorka mogę się profesjonalnie wypowiedzieć o jakości, ale to mnie nie przenika jakie po prostu. Gdzie ma to miejsce nam w historii sztuki, w kolejności zdarzeń, ale...
No ja jestem taka bardzo ostrożna, bo te trendy się praktycznie pojawiają jak takie rozbłyski i znikają bardzo szybko. I w zasadzie w tej chwili już nie ma czegoś takiego jak trendy. Oczywiście są takie przelotne mody. Nurty czy... Takie nurciki, powiedzmy. Takie po prostu tu gdzieś tam wybije jakieś źródełko i tam parę strumieni popłynie, ale... O to pytam, bo jakby czy można w ogóle właśnie jakoś określić, nie? Jakby... nurt, czy czasy, czy przewidzieć cokolwiek, co powiedzmy nie. za 2 lata może wybuchnąć, pojawić się. Nie, myślę, że zupełnie nie. I jeszcze też, gdyby to się tylko przewidywało na bazie samej sztuki i tego, co się dzieje na świecie, ale za tym pracują jeszcze pewne mechanizmy rynku, komercji, właśnie mechanizmy związane z doborem ludzi, którzy o tym decydują. I ja trochę się od tego dystansuję, bo nigdy mnie rynek sztuki też nie interesował i w Monachium, jak się spotykam czasami ze studentami z tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, to oni używają takiego określenia sprofesjonalizować się albo sich positionieren, czyli zająć taką odpowiednią pozycję. I oni mają też specjalne zajęcia z tym związane i oczywiście, że to jest potrzebne, żebyście umieli jako studenci przygotować profesjonalne portfolio, przedstawić się na jakimś interwiu, mówić o sobie, umieć wejść w mechanizmy rynku i tak dalej, bo to oczywiście jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. I wydaje mi się, że te proporcje też czasami gdzieś tam są zachwiane i bardzo często ktoś, kto na przykład bardzo szybko uzyskuje jakiś taki sukces, potem bardzo szybko znika, bo nie jest w stanie jakby sam temu sukcesowi sprostać i wypala się też jako artysta. Zresztą artystów jest niewielu. Czyli no, tak, znaczy statystyki głoszą, że tam właśnie, nie? 2% chyba studentów w Akademii Artystycznej jest artystami, tak żyjących ze sztuki. No ale to czyli mówisz nam młodym artystom, no ja już może jestem taki trochę starszy artysta, ale jednak, że co, że nie ma właściwie jednej drogi albo bezpiecznego kierunku jakby... wychodzicie z uczelni i... Ja myślę, że każdy musi szukać swojej drogi indywidualnie. Bawcie się. To, co dla mnie jest najważniejsze, no bo ja studiowałam historię sztuki, więc też żaden kierunek, po którym natychmiast się człowiek doskonale pozycjonuje. Akurat z mojego roku dosyć dużo osób pracuje w zawodzie, ale to był też wyjątek, bo to był bardzo dobry rok po prostu. Ale nas zaczynało studia 78 osób, na drugim roku było już tylko 27 i skończyło chyba 19, więc to też była dosyć taka ostra selekcja i w zasadzie z tego, co ja obserwuję, to te osoby, które od początku miały pasję do tego zawodu i po prostu chciały to robić, to robią, to znaczy... I oczywiście reprezentowały też jakość związaną, stojącą za tą pasją, więc to jest fuzja po prostu zaangażowania, jakości, pracowitości, nieustępliwości pewnej. No, ja żyłam bardzo biednie, bo mnie rodzice nie dawali pieniędzy, więc musiałam sama się utrzymywać na studiach, bo po prostu nie mieli tych pieniędzy moi rodzice. I potem, jak robiłam studia doktoranckie, to cały czas pracowałam. Byłam hostesą na promocjach, byłam słoneczkiem Polsatu, pod paską Always, Jerzykiem Prince Polo. Wszystkim po prostu, co się tylko dało. I jakimś tam jabłuszkiem i w ogóle... Czyli przebieranki, generalnie stroje. Przebieranki, dlatego też nie cierpię przebieranek, bo po prostu chyba traumę po tym wszystkim, szczególnie po tym, jak byłam pod paską Always z pisowanymi skrzydełkami w spódniczce. Znaczy to nie było dosłownie, nie byłam przebrana za podpaskę, ale po prostu miałam plisowaną spódniczkę na tiulu, która miała pokazywać, demonstrować, jak działają te skrzydełka wtedy plisowane, które chyba zresztą do tej pory nie przetrwały, bo się nie przyjęły jako jakaś tam fenomenalna innowacja. Kiedyś miałam też bluzę z napisem na biuście dokładnie "Spróbuj nowy smak" i to było... o wafelkach Prince Polo, więc oczywiście super. Było bardzo fajnie, ale ja byłam naprawdę zdeterminowana, to znaczy ja wiedziałam, że chcę robić doktorat i po prostu chcę iść dalej z tą historią sztuki i dlatego byłam w stanie to wszystko wytrzymać i oczywiście, że jak sobie tak postałam 8 godzin w tym supermarkecie przebrana za słoneczko Polsatu, które ważyło po prostu 20 kilo i bo to było akurat dosłowne przebranie, to było wielkie słońce ze sztucznego futra. Nie wiem, dlaczego z futra się robiło wtedy słońca, ale generalnie było kiedyś to były słońca, no. Kiedyś to były słońca, no, Polsatu. I
ja po prostu wiedziałam, że jestem w stanie to wszystko wytrzymać, bo czegoś chcę. A teraz chyba, przynajmniej moje jest takie wrażenie, że bardzo wielu ludzi z tej młodej generacji chce wszystko za szybko, chce wszystko natychmiast. Mhm. Że nie są w stanie jakby zagłębić się w siebie, wydobyć z siebie tej pasji. I po prostu też bardzo dużo jest takich quasi artystów, którzy są artystami tylko w kokonie uczelni, jak w ramach pracowni dostają zadania. Mhm. A sami, prawdziwy artysta sam sobie stawia te zadania, a nie czeka, aż je dostanie w pracowni. I w momencie, kiedy ten taki system zadaniowy się urywa i edukacja się kończy, to większość po prostu nie potrafi sama sobie postawić tego zadania. I co z tego, że mają fenomenalną technikę na przykład, ale nie mają nic do powiedzenia. I wtedy jakby tą pustką aż tak nieprzyjemnie pachnie z tych doskonale wypracowanych technicznie dzieł. Zrobiło się brutalnie. No tak, no. Znaczy, bo są często zarzuty tego typu, które ja tutaj trochę forwarduję w tym podcaście, że nie ma przygotowań na uczelni właśnie typu biznesplan, napisać maila do galerii, jak zrobić wystawę. No na pewno nie zaczynać od Witam. Hejka. Hejka. No, Elwina. To nie, to tak nie zaczynam. Elwina jest słowem jakimś w ogóle, które gdzieś popularnym, nie? Więc jakiś był ranking najpopularniejszych słów. No właśnie, niedawno się dowiedziałam, że takie słowo w ogóle istnieje, ale ostatnio widziałam, że Zosia Krawiec też zaczęła swojego posta na fejsie Elwina, więc po prostu stwierdziłam, że to funkcjonuje niestety. Nie, ale chyba to, co mnie osobiście najbardziej irytuje, to zaczynanie maili od witam. I jeżeli się napisze takiego maila też do galerii, to no to myślę, że jakby tak na starcie już chyba gdzieś jest się przekreślonym. I no ale to jest takie, nie wiem, czy tego specjalnie trzeba uczyć, po prostu nie wiem. No właśnie pytanie, nie, czy trzeba tego uczyć? Szanowna pani, czy szanowny panie, nazywam się tak i tak, skończyłem tę i tę uczelnię, zajmuję się w sztuce tym i tym, załączam swoje portfolio, byłbym, czy byłabym ogromnie wdzięczna za państwa opinie i tak dalej. Trzeba specjalnie się tego uczyć? Szybki kurs. No. To jest jakby taka oczywistość pewnego rodzaju niepopularnego słowa kinderstuby, która gdzieś tam kiedyś funkcjonowała. I to niezależnie chyba, czy się przy do galerii, czy do jakiejkolwiek firmy, no to jest taki sam schemat gdzieś tam, tylko no nie wiem, no konstrukcja portfolio też musi być jakaś przejrzysta, albo chronologiczna, albo ustrukturyzowana według cykli, albo według tematów, które powracają. Według zadań w pracowni. No, na pewno. Tak. Spoko. Dlatego ja sobie ceniłam bardzo też studentów od Jana Berdyszaka, bo on nigdy tych zadań nie stawiał, te zadania właśnie każdy miał wynaleźć sam w sobie. No, my się trochę wkurzamy na to właśnie, bo zadanka to jest jakieś tutaj ulubione narzędzie w ogóle edukacji na naszej uczelni. Tematy, macie 3 tematy i macie je zrealizować. A no. Co wtedy, jak mnie ten temat w ogóle nie obchodzi? Ale panie, ja w ogóle takich rzeczy nie robię, nie robiłem, nie będę robił, nie? No, wiadomo. Dobra, będziemy kończyć, ale zawsze na koniec jakiej rozmowy, znaczy to jest dopiero nasza tradycja, która będzie drugi raz realizowana. O, dzisiaj. To bardzo stara tradycja. Bardzo stara polska tradycja. Pytanie od Igora jest na sam koniec. Dzień dobry. Dobra, Igor, że dzisiaj dupał, w ogóle ja się nie słyszeć. Odezwał dzisiaj, to się teraz odezwie. A to ja może bym się zapytał a propos tej haptyczności. Mm-hmm. Top 3 może książek, które są haptyczne najbardziej. Ale haptyczne jako obiekty, czy haptyczne w takie, które tak samo chce się przeczytać, jak je po prostu dotknąć i wrócić do nich. No więc na pewno polecam z 1947 roku książkę Marcela Duchampa z piersią kobiety na okładce, która była zrobiona specjalnie do dotykania i tytuł był Proszę dotykać, więc to była idealna prowokacja. I Duchamp w ogóle wtedy zrobił odlew piersi swojej kochanki i myślał, że sam na wszystkie egzemplarze tej książki wykona te piersi, ale wtedy napisał, że po raz pierwszy wykończyło go dotykanie kobiecych piersi i zamówił jakiegoś producenta obiektów takich erotyczno-pornograficznych te odlewy. W związku z tym one trafiły na okładkę. I to jest książka, która właśnie nosi ten prowokacyjny tytuł Proszę dotykać i jest ta kobieca pierś, no to jest taka klasyka absolutna. A
z książek współczesnych, no to w zasadzie bardzo dobre są książki Marka Petersona i Constance Klassen, ale po polsku w zasadzie nie ma żadnej książki o haptyczności, więc moja będzie pierwsza, więc polecam, to będzie ta najlepsza. Rzucajcie się. Myślę, że będzie pod koniec roku. Do Arsenału chyba na początek, a potem gdzieś tam będą jeszcze, w Empiku będzie dostępne. No, mam nadzieję, że to wyda słowo Obraz Terytoria albo Universitas, więc będzie normalna dystrybucja. Fajnie, super. Dobra, czekamy. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję za spotkanie. Bardzo. Pozdrawiamy. Dzięki.